jeżeli... Znaczy... Ten tekst ja postaram się po prostu przetłumaczyć, dogryźć tłumaczenie później, bo tak tłumaczenie na bieżąco nie zawsze wychodzi i nie chcę tutaj jakiegoś dukania odstawiać. A jeżeli będzie po angielsku połowa przeczytana, to znaczy, że po prostu zapomniałem przetłumaczyć. No cóż, witamy w czwartym epizodzie. Starożytny Rzym. Ta karczma Rzym się nazywa. Kolejna wiadomość od Tyranifa. Nie. Blady pająk wyszedł. Pająki są paskudnie silne. Znowu, paskudne kreatury ukradły przedmioty o wielkiej mocy. Ludowi Tyrionu. What the fuck? Aby przywrócić te ważne przedmioty, będę musiał najpierw zdobyć wejście do basenu refleksyjnego. Niestety, nie mam nic, co mógłbym podarować. Mam nadzieję, że kapłani świątyni zostawili wystarczająco dużo, aby zapłacić ten trybut, Tyranif. Nie wiem dokładnie, co znaczy słowo Tithe. Kłyszach! On tu jest, po lewej. Gdzieś. A tutaj. Akurat się tak niefortunnie dla niego ustawił, że nie jest w stanie mi zrobić. Haha! Poskrobałem nóżkę. Posąg Neptuna. Jakiś to tu cudowny żarcik ze strony twórców gry. Za posągiem Neptuna znajdujemy pierścień do oddychania pod wodą. Gdzieś kolega stoi. Fuck, wpadłem do fontanny. Może go spróbujemy zabić jednak od góry. Plasma gun. Kurde. Ale głupi. Jego sztuczna inteligencja leży i kwiczy. No cóż. Coś jest w wodzie? Rybka. Ale przyjazna rybka, nie trzeba jej zabijać. O kurde, meduza. Nie lubię tych potworów. Bo te meduzy działają tak jak... No, głowa jeszcze żyje. Te meduzy działają tak jak wore w Quake'u 1. Mianowicie ich strzały są samonaprowadzone i jak już wystrzeli, to ucieczka przed tym jest niemożliwa. Nagroda oczekuje ciebie w świątyni Marsa. Świątynia Marsa oczywiście znajduje się na samym końcu tego epizodu. I teraz tak... Tam coś tam posłuchałem trochę. O kurde, wodę rozlałem, nieważne. Co Vichaven mówił na temat Hexena z dwójki i Hexena jedynki. Generalnie trochę mi się śmiać chciało, jak powiedział, że Fallout 3 był grą wyśmienitą i niepodważalnie zajebistą. No cóż... Ja tak nie uważam przynajmniej. Może zrobimy im niespodziankę tym. Przede wszystkim kieliszek wypijemy i po drugie książka. Tylko jeszcze urnę najpierw, żeby nie zginąć tam. A, żeby cię kroki! Wow.
jest dobre. Efektywne bardzo. Efektowne, znaczy się, efektywne też w sumie. No, ale to co mówił na temat Hexena, to akurat jestem w stanie się z tym zgodzić. Jest tutaj oczywiście mniej myślenia. Jakby ta gra jest prostsza, poza tym strażnikiem Egiptem oczywiście, od Hexena 1. Dużo mniej skomplikowane są te poziomy. Nie trzeba się aż tak bardzo namęczyć i nachodzić jak w jedynce po prostu. No, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że twój też nie jest wszystko takie oczywiste. Tutaj też miałem czasami problemy, jak grałem poprzednio, żeby na przykład chociażby ten epizod przejść. Już nawet ze starożytnym Egiptem miałem tyle problemów, co na przykład tutaj właśnie. Paradoksalnie po prostu. A właśnie miałem z tym epizodem taki duży problem, dlatego że wspomniałem, że należy iść tu. No. To raczej była moja wina, niż wina epizodu. Jak my znaleźliśmy ten klejnot, o, właśnie w tym miejscu należy go naładować. Mam dresy naładowane. Moglibyśmy wyskoczyć przez okno, ale ja tego nie będę robił. Dojdziemy do tego miejsca normalnie. To znaczy górą. Ktoś tam jeszcze narzekał, Witchaven, że w tym Hexenie dwójce są... się te kafelki zmieniają, że silnik Quake'a 1 jest niedobry dla tej gry. Dlaczego? Ja nie odniosłem takiego wrażenia, tym bardziej, że przecież to nie od silnika zależy, jakie mapy zostaną stworzone. Oczywiście silnik może być zoptymalizowany na przykład do renderowania otwartych przestrzeni, albo raczej do renderowania zamkniętych pomieszczeń. Ale... tak jak na przykład Doom nie został zaprojektowany z myślą o... otwartych przestrzeniach, bo tam były przecież te limity na ilość widocznych krawędzi. To jednak później ludzie zaczęli robić takie mapy i faktycznie one wychodziły i działały. Wszystko tak naprawdę zależy od siły komputera też. No ale już miesza z silnikiem. Będę akurat nie uważał, żeby ten silnik był zły. Powracając do tego właśnie zestawu kafelków, że mamy starożytny Egipt, mamy Amerykę Południową, mamy średniowiecze i mamy starożytny Rzym. I dlaczego niby to jest złe? Niby to jest właśnie... próba uniknięcia jakby takiej stagnacji. Ale to niekoniecznie pokazuje, że twórcy nie mieli pomysłu, co robić w sensie średniowiecznym. Wszak też nie można powiedzieć, że w Hexenie 1 było samo średniowiecze. Było tam trochę steampunka, trochę jakichś takich pustyni, gdzie się chodziło po takich skamielinach. Były obszary zamrożone. Faktem, w Hexenie 1 zatrzymało to tak jakby jeden schemat i było konsystentne. Brakuje mi polskiego słowa na to. Konsystencję. O, nie wiem, nieważne. Wiadomo co chodzi. No ale przecież z drugiej strony dwójka dzieje się w zupełnie innym świecie niż jedynka i być może tak miało być z założenia, że istnieją w tym świecie różne kultury i się po nich poruszamy. Są one co prawda oparte o kulturach znanych ze świata rzeczywistego, ale... fantazy przecież też jest oparte na średniowieczu poniekąd. Dowolne fantazy. Już tam nie wspominając, że wszyscy krasnoludków i elfów i orków od siebie kradną, ale nieważne to jest akurat. Dobra, niechcąco włożyłem ten klejnot, który wcześniej naładowaliśmy. Ale jego tutaj trzeba było włożyć, o kurde, co on robi. Zapomniałem, że on to może robić. A!
Ale to takie stąpnięcie nie zabiera życia. Co ciekawe. No to się tam przeczuwałem właśnie, że opuści tą czachę. No dobrze. Teraz tak, tym zwolniliśmy zaczepy i teraz powinniśmy iść do góry. Jakim cudem on mnie nie trafił. Brakuje trochę mi many. Niestety, ale... Jeszcze jakoś daję radę. O nie, to było niefajne. Niemiłe ze strony pana krówki. Złota krówka. Dobra, czas się napić z kilona. Wydudać. I nie doskoczę tutaj teraz. Doskoczę, ale będę musiał strafe runem to zrobić. Tylko żeby nie przeskoczyć. Okej, udało się. Mamy przejście do nowej lokacji. Teraz wyjątkowo twórcy nam przy każdej lokacji dają... Dobrze, że znam jakąś historyjkę z umarałem. Strażnicy Zeusa ukrywają się przed zwykłą wizją. Forum Zeusa. Zeus jest adminem. Czary ludzie mogą oszukać niewiedzące oko. Niewiedzące, nie niewidzące, tylko niewiedzące. Powrót do komnaty bohaterów. Oczywiście nie chcemy wracać jeszcze. Bowiem tak, asasynom się grało dużo łatwiej. Na tym etapie przynajmniej. Ten gość był na 3 granaty. A 3 granaty to jest 9 zielonej many. Zdobywasz poziom 9. A tutaj musimy się trochę tej many na zużywać, żeby kości zabić. Może powinienem jeszcze tego częściej używać. Kurde, blokuje mnie ze zwłok. O. Nieźle go odepchnęło, ale przeżył. O, dwa załatwiają sprawę. Szkoda tylko, że właśnie tak mało tego mamy. Ośmiornice. Dawno niewidziane znajome, ale kurde, to mi się wydaje, że to powinno się dać aktywować, ale jak widać, jak nie. Do wody. Zgłupiały? Jesus Christ. No i tutaj trzeba właśnie wyczaić, że trzeba po prostu przypłynąć w tą taką wnękę. O, to nie widać na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, że to jest jedno wielkie pomieszczenie. Nie przedziela niczym. No jednak. Aha, i chyba teraz tam tą górę będzie się dało aktywować. Lipenitent. Nie wiem, co to słowo znaczy. Ale bądź jakiś tam przed tronem Zeusa. Gdy stajesz przed tronem Zeusa. No tak, Zeus, władca bogów. Nie wolno go obrażać. Najwyraźniej. No, dokładnie, teraz to jest aktywowalne. No to chodźmy na dół. Jedyne co było ciężko asasynom robić, to właśnie walczyć z tymi pająkami, ponieważ trafianie w nie granatem jest bardzo trudne. Ale tak na wszystkimi innymi potworami to ona sobie świetnie radziła.
Chociaż z drugiej strony czwarta broń asasyny była bardzo dobra na te pająki i też właśnie zużywała bardzo mało many. Tutaj strzał z tego zabiera chyba? No dość dużo jak widać. A strzał asasyny zabierał na pewno dużo mniej. Nie wiem czy nie potrzebny. Bo broń czwartą asasyny można ładować. I wtedy zabiera więcej oczywiście. Ale też zadaje ukrytniejsze wrażenia. O, broń się pojawiła. I teraz chyba jest jakiś błąd z tym związany. Może nie? Pochodnie chcą zaktywować. Postawiłem to niechcący, o nie. Kolejna nagroda na mnie czeka. Za odkrycie sekretu, który po prostu był niekonieczny do odkrycia. No i przejdziemy sobie do... O! To jest taka zagadka w tym miejscu. To też jest niekonieczne. Wybierz swoje przeznaczenia. To też jest niekonieczne do zrobienia. Generalnie po te dwa przedmioty nie da się dostać w żaden sposób, nawet jeżeli będzie próbować wyskoczyć w ten sposób. Po ten przedmiot można się w ten sposób dostać. Moment. To się powinno udać. To się może nie udać, ponieważ ta postać jest powolna, ale mamy te buty szybkości. Asasynom się udało w każdym bądź razie. Nekromantom może się nie udać, no. O, udało się, jednak. No, ale gdybyśmy spróbowali co samo zrobić tutaj, no to tutaj już napotykamy na niewidzialną ścianę. Tam się po prostu nie da wyjść. I teraz tak. Wybierzemy przejść na przykład prawy, bo chcemy sobie tą wieżę zabrać. Wybrałeś źle. I fail. Gdy chcemy wybrać inny? Niestety już wybrałeś. No to wybierzemy na przykład, no lewy. No, bo środkowy by się skończył tak samo jak prawy, jak wybierzemy lewy. Po prostu mamy wyjście tutaj. No ale twórcy trochę tego nie przewidzieli, bo można się tutaj dostać bez wybrania tego przycisku. No ale, no nieważne. Ogrody Ateny. Ale jeszcze tutaj pozostała jedna rzecz, do której musimy się koniecznie udać. O! Tu jest jakiś sekret. Chyba. A o tym nie wiedziałem. Dobra, no to, ale to w następnym filmie. Może zrobimy przerwę, bo też trwa za długo.